tę śrubkę, dziurkę zaimpregnuję na szybko klejem super glue tutaj na powierzchni, by dokonać szybkiego testu do prawidłowego dociążenia dziurka, pobrania wagi. No, jest tak, ja, ok. Wyschnie, można robić próby dociążeniowe w wodzie, dobierać odpowiednią wagę, tak żeby był wolno tonący, żeby był prawidłowo ustawiony w wodzie, a potem kolejne już będą robione na wzór tego pierwszego testowego. Tutaj widzicie gotowego dżerka. Piąteczkę, szerszeń. A to jest już po wyschnięciu super glue. Teraz będę to sprawdzał ustawienie w wodzie, jakie jest dociążenie. Założę kotwiczki, zaraz zobaczymy. Pokażę wam tutaj na każdym dżerku, na surówce mam wagę, jaka była surówki, także będę wiedział, jakie dociążenie stosować, ilu gramowe. Dobra, zrobimy teraz próbę. O, zobaczcie. W chwili obecnej tak to wygląda. Jest całkowicie zanurzony. Stoi nawet ładnie. Założę kotwiczki. No i zobaczymy, co to jest. No jest super. Jest super, ładnie stoi. To na takiej wysokości wody już widać. Ok. Także wszystkie pozostałe będą robione tak samo. Jest dobrze.